chronologia odkryć geograficznych, chronologia wielkich odkryć geograficznych, czyli jak odkryliśmy cały świat. W 1415 roku rozpoczęła się penetracja północno-zachodnich wybrzeży Afryki, czyli tereny Maroka, później zdobycie Ceuty, portu na mauretańskim wybrzeżu, który stał się taką bazą do dalszej ekspansji. Oczywiście początek został dokonany przez żeglarzy portugalskich, będących na służbie księcia Portugalii, Henryka Żeglarza. Od 1420 do 1427 roku odkrywano i opanowywano Madery i Wyspy Azorskie. W 1445 roku dotarto do ujścia Senegalu i do Zielonego Przylądka. I na wybrzeżu, na afrykańskim wybrzeżu zakładano faktorie handlowe i misje. W 1482 roku odkryto ujście rzeki Kongo i opanowano Złote Wybrzeże. W 1488 roku Portugalczyk Bartolomeo Dias dokonał wyprawy do południowego krańca kontynentu afrykańskiego, do przylądka Dobrej Nadziei, przylądka burz. Musimy pamiętać, że te wyprawy portugalskich żeglarzy mocno wpłynęły na wiedzę żeglarską, na, można powiedzieć, na to, co potrafili żeglarze. Jak sobie radzić w niesprzyjających warunkach, jak żeglować. Rozwinęła się też nawigacja, rozwinęło się szkutnictwo, co przełożyło się na późniejsze odkrycia. Więc można powiedzieć, że to te początkowe wyprawy wzdłuż wybrzeża afrykańskiego pozwoliły na późniejsze wielkie odkrycia. Od 1492 do 1493 roku Krzysztof Kolumb, Genuańczyk w służbie króla Hiszpanii, odbył wyprawę, która dotarła do wysp Ameryki Środkowej, wyspy Guanahani, Kuby i Haiti. Dzięki temu, można powiedzieć, odkrył Amerykę. 1493-1494 to druga wyprawa Kolumba, odkrycie Dominikany, Gwadelupy, Wysp Dziewiczych, Jamajki i Puerto Rico. W 1494 roku doszło do układu w Tordesillas pomiędzy Hiszpanią a Portugalią. Dokonano podziału tych nowych odkrytych terenów. Wszystkie ziemie na zachód od ustalonej linii biegnącej około 2000 km od Wysp Zielonego Przylądka przypadały Hiszpanii, a ziemie na wschód od tej linii Portugalii. W latach 1497-1499 doszło do wyprawy do Indii, gdzie Vasco da Gama, Portugalczyk, opłynął wybrzeże Afryki i odkrył morską drogę do Indii. Rok 1497 to odkrycie Nowej Fundlandii przez Johna Cabota i jego syna Sebastiana. Byli oni Wenecjanami w służbie angielskiej. Lata 1498-1500, trzecia wyprawa Krzysztofa Kolumba, odkrył stały ląd Ameryki Południowej w rejonie ujścia Orinoco. 1499-1500, odkrycie ujścia Amazonki i zbadanie wybrzeży Brazylii przez Amerigo Vespucciego, Floreńczyka w służbie hiszpańskiej i portugalskiej. Stwierdził on, że odkryte tereny nie są Indiami. Na jego cześć nowy ląd został nazwany od jego imienia Ameryką. Był to pierwszy, który podważył stwierdzenie Kolumba, że odkrył Indię, chociaż najprawdopodobniej Kolumb od początku wiedział, że oczywiście nie dotarł do Indii, tylko do nowego, nieznanego lądu. 1502-1504, czwarta wyprawa Krzysztofa Kolumba, dociera do wybrzeża Hondurasu i Nikaragui. Docierają do niego pogłoski o bogactwie Majów i być może też o bogactwie Inków. Doszło też do nieudanych prób odnalezienia drogi na zachód ku Oceanowi Spokojnemu. W 1513 roku Hiszpanie przekroczyli przesmyk panamski i dotarli do Pacyfiku. I udało im się po prostu pokonać przesmyk panamski i stwierdzić, że po drugiej stronie jest Pacyfik. I tego dokonała wyprawa pod dowództwem Vasco Nuneza de Balboa. Rok 1519-1522 pierwsza wyprawa dookoła świata. Ferdynand Magellan, Portugalczyk w służbie hiszpańskiej. Niestety, ale Magellan zginął podczas podróży. Miało to miejsce na Filipinach w 1521 roku i wyprawę za niego kontynuował Hiszpan Sebastian del Cano. Rok 1529, czyli kolejny układ w Saragosie, doszło do podziału stref wpływów na półkuli wschodniej wzdłuż południka 133. Tereny na wschód miały przypaść Hiszpanii, na zachód Portugalii. I było to uzupełnienie do wcześniej wspomnianego układu. 1534-1535 odkrycie Zatoki Świętego Wawrzyńca przez Jacques Cartiera, Francuza, 1577-1580, druga w historii wyprawa dookoła świata przez Anglika Francisa Drake'a. 1596 rok odkrycie Wyspy Niedźwiedziej i Spitsbergenu przez Williama Barentza, Holendra. 1642-1644 odkrycie Tasmanii, Nowej Zelandii, Fidżi, Nowej Brytanii i Nowej Irlandii przez Abela Tasmana, Holendra. W roku 1648 Rosjanie docierają do jeziora Bajkał. W 1741 roku dochodzi do odkrycia Alaski, Aleutów i archipelagu Aleksandra. Vitus Bering, Duńczyk, i Aleksiej Czirkow, Rosjanin. 1768-1771 wyprawa dookoła świata Jamesa Cooka, Anglika, dotarcie do wschodniego wybrzeża Australii, chociaż najprawdopodobniej Australia została odkryta wcześniej przez Holendrów. 1778 rok, również James Cook, odkrycie Hawajów. Więc jak widać, w ciągu kilkuset lat, w ciągu niespełna 300 lat zdołano odkryć wszystkie nowe lądy. Oczywiście nie oznaczało to odkrycia ich wnętrz i ich zasiedlenia. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.